Cześć, witam na kanale Info Uprawa. Zwykle ząbki czosnku sadzimy po to, aby mieć po kilku miesiącach główkę czosnku do zbioru. Trzeba jednak przyznać, że bardzo dobry jest szczypior z czosnku, a niektórzy nawet twierdzą, że jest lepszy niż szczypior z cebuli. W dodatku szczypior można już zebrać po kilkunastu dniach, co czyni uprawę jeszcze bardziej atrakcyjną. Gdy dodam, że czosnek na szczypior świetnie nadaje się do uprawy w domu, nawet zimą, to chyba nie ma lepszej zachęty do jego uprawy. A uprawa jest bardzo prosta. Wystarczy jakaś doniczka czy naczynie, czosnek, trochę ziemi i później sama woda. Po prostu utrzymujemy lekko wilgotne podłoże. Czosnek taki można sadzić jeszcze gęściej niż ja posadziłem. Ja tutaj chciałem, aby to ładnie i przejrzyście wyglądało. A przy okazji zrobiłem test. Jedną połowę ząbków obrałem, a drugą posadziłem bez dodatkowej ingerencji. Obierając sprawiłem, że wschody nastąpiły dużo szybciej, a co za tym idzie, zbiory będą o wiele wcześniej. Nie ma oczywiście powodu do zmartwień, jeśli chodzi o czosnek nieobrany. Tutaj też będą wschody i będą zbiory, ale później. Jeśli więc zależy nam na szybkich zbiorach, to lepiej przy uprawie czosnku na szczypior ten czosnek obierać. Przy uprawie czosnku w celu zebrania główki te ząbki można sadzić zarówno obrane, jak również nieobrane. Warto wspomnieć, że im większy ząbek czosnku, tym większe mamy szanse na dużą główkę. Dzięki za uwagę, zapraszam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału Info Uprawa. Polecam też zaznaczenie dzwoneczka, żebyście nie przegapili żadnego filmu. Pozdrawiam.